Ktoś ty? Czego chcesz? Przyznam, że wszedłem kierowany zdrożną ciekawością. Ciekawość to źródło kłopotów. Jak mawiała moja matula, niech jej ziemia lekką będzie. A mnie ciekawi, dlaczego nosisz dwa miecze na plecach? Szukam roboty. Miecze to moje narzędzia pracy. Jesteś najemnikiem? Pewnie nieźle wam płacą. Zaiste ciekawe. Miałbym dla ciebie propozycję. Mów, o co chodzi. Wiem, gdzie znajduje się nawiedzony dom. Powiadają, że ukryto tam skarb. Zgarnąłbym wszystko dla siebie, ale wolę nie zadzierać z duchami. Wskażę ci to miejsce, pozbędziesz się duchów, a skarbem podzielimy się pół na pół. Zgoda. Doskonale. Będę tu czekał na wiadomość. Zaznaczę ten dom na twojej mapie. Bywaj. Sukinsyn nazwał mnie złodziej. Nie wierzę własnym oczom. Kolejny naiwniak szuka skarbu. Pułapka. Mogłem się tego spodziewać. Ej, kamraci! Następny ptaszek do oskubania! Wygląda na bardziej majętnego! Żywo, do mnie! Elfią panną zajmiemy się później! Ciekawi mnie jedna rzecz. Co? Jak można być tak głupim i wynająć przeciw sobie wiedźmina? Pójdziesz do piachu! Dziękuję za ratunek, Vatgarn. Nic ci nie jest? Nie chcę o tym mówić. Ważne, że już ich nie ma. Te dike enterde. Słabo mówię w waszym języku. Proszę, odwiedź mnie w domu. Do zobaczenia. Vafail. Panie, mogę... Proszę... Zobacz, jak pięknie rosną.
Dowiedziałem się, że dostarczyłeś dowody na zabicie 3 groźnych potworów. Zgadza się. Mam coś dla ciebie. Potraktuj to jako nagrodę specjalną. Weź ten kamień runiczny. Przyda ci się. Może za jakiś czas miasto ufunduje następne nagrody. Jak idzie śledztwo w sprawie Salamandry? Cierpliwości, Wiedźminie. Dziś w nocy wszystko się wyjaśni. Mogę jakoś pomóc? Trzymaj się z dala od magazynów w slumsach. To delikatna sprawa. Twój miecz nie będzie na razie potrzebny. Magazyny w slumsach, powiadasz? Chyba nie zamierzasz iść tam sam. To tajna operacja. Jak według ciebie mam iść? Z oddziałem uderzeniowym w pełnych płytach i strębaczem? Wiem, co robię. Nie jestem żółtodziobem. Też mam asa w rękawie. Nie wątpię. Co masz na myśli? Zresztą nieważne. Zabaw się dzisiaj. Korzystaj z wolności. A jutro może podam ci jajca Javeda na tacy. Macie ponoć więźnia z organizacji Salamandra. Może i mamy. Ale to nie twoja sprawa, Wiedźminie. Chciałbym... Niczego się nie dowiesz. Ani ode mnie, ani od moich ludzi. Bywaj. Nareszcie jakiś śmiałek odpowiedział na moje ogłoszenie. I to sam Wiedźmin Geralt. Znowu się spotykamy. Znów potrzebuję twojej pomocy. W czym? Sprawa jest poważna. Natrafiłem na odkrycie, które może się okazać kamieniem milowym w rozwoju alchemii. Na dodatek związane z twoją profesją. Chętnie posłucham. Przepraszam, zamyśliłem się. Kedmil Vatgarn. Witaj. Niestety niezbyt dobrze władam starszą mową. Wiele tracisz, biały wilku. Wasz język w porównaniu do starszej mowy jest niczym kamienny toporek przy pięknej wiroledance. Nie złożysz nim palestry ani parady księżycowej. Mogłabyś mnie uczyć? Na naukę potrzeba czasu. Młody umysł może opanować nasz język w kilka lat. Jednakże, aby składać palestry... Jakiś czas temu straciłem pamięć. Być może kiedyś znałem wasz język.
Jeśli tak, istnieje duża szansa, że nie będziesz się musiał uczyć od nowa. Przemówię do ciebie w języku elfów. Wierzę, że zrozumiesz. Spróbujmy. Esea Fenewet. Jesteś Fenewet, dziecko słońca. Fene znaczy słońce. Wet to dziecko. Mekeme Evonport Anguenelen. Ty przybywasz z nad rzeki alabastrowych mostów. Enkamin, Abefme Gwynble. Masz rację. Enkamin, maleńko miłości, czas końca Ted Deiret. Abef. Właśnie zrobię. Ponoć tamtejszych. Teraz faktycznie trudno o dobre jedzenie. Ciekawe, kiedy znów zaczną do miasta wpuszczać. Marszałek Raupenne, dobry elf, to martwy elf. Tak? Tak. Jak tam handel? Czy ty, Wiedźminie, myślisz, że ja tu stoję ze straganem i sprzedaję rzepę? Ja jestem kupcem większego formatu. Prowadzę interesy, o których nawet ci się nie śniło. Rozumiem. Nic nie rozumiesz. Czekam tu na ważne informacje. Porozmawiajmy. Tak? Nilfgaardzkie towary są marne, ale tanie. Stara Wyzima. Za tą bramą codziennie Katriona zabija dziesiątki istnień. Mam przeczucie, że kwarantanna niewiele tu pomaga. Oh, pracowity dzień. Hej, mam wrażenie, że Carmen wspominała o tobie. Możliwe. Wyświadczyłem jej przysługę. Mówiła też, co przyniesiesz ze sobą. Świetnie, chodź ze mną. Znam miejsce, gdzie nikt nam nie będzie przeszkadzał. Prowadź. Tam.
Różne widziałem dziwadła, ale takiego cudaka jeszcze tutaj nie było. Nie ma Javeda ani magistra, ale lepszy ryc niż nic. Do dzieła. Nudno. Kto to jest? Nie tak się umawialiśmy, Glino. Spokojnie. To tylko wiedźmin. Na pewno słyszałeś, że wiedźmini to bezwolne golemy. Wykonują polecenia pracodawcy. Szybko i skutecznie, bez marudzenia. Prawda, Geralt? Prawda. Widzicie? Nie ma się czego bać. Zresztą ty też nie przyszedłeś sam. A teraz dobijmy interesu. Nie ufam mu. Słyszałem, że to pieprzony masowy morderca zarąbał ponad tuzin naszych ludzi. Nie bawmy się w wyliczanki, kto ilu zabił. To przeszłość. A mamy rozmawiać o przyszłości. Twojej przyszłości. Która będzie bardzo nieprzyjemna, jeśli Javed się dowie, że go oszukiwałeś. A wierz mi, dowie się. I to wkrótce, jeśli nie zaczniesz gadać. Blefujesz. Nie dam się zastraszyć. Dość tego. Gadaj, gdzie jest Javed i wiedźmińskie tajemnice, albo skroję cię po kawałeczku szczurom na pożarcie. Vincent, zatrzymaj go! Ja nic nie wiem! Byłem pomocnikiem księgowego Salamandry. Javed już mi nie ufa, nie wiem, gdzie jest i co zamierza. Magister? Nie wiem. Wyjechał gdzieś. Coś kręcisz. Chyba porozmawiamy inaczej. Miałeś mi dać ochronę w zamian za zeznania. Umawialiśmy się. Nic nie wiem. Przysięgam na grób matki. Zatrzymaj tego potwora. Przecież jesteś stróżem prawa. To będzie morderstwo. Zamierzasz na to bezczynnie patrzeć? Nie. Już wychodzę. Poza tym wiem, że brałeś udział w morderstwie rodziny Raymonda. Wiedźminie. Uwiń się szybko. Pośle cię do grobu. Thank you.
Mogesz... I piesek zmoknie. Deszczóweczka dobrze robi. Za mało. Jak poszło w magazynie po moim wyjściu? Szybko. Dobrze. Nie wracajmy do tego. Przyznaję, że miałem nadzieję na znacznie więcej, ale cóż. Zawsze kilku bandziorów mniej. Nie próbuj mnie więcej wykorzystywać. Nie jestem mścicielem niewinnych ofiar. Wierz mi, nie miałem wyboru. Ale masz moje słowo, że to się już nie powtórzy. Co do śledztwa, rozumiem, że sam zamierzasz je dalej ciągnąć. Nie mam wyboru. Dostałem rozkazy z samej góry. Nie mogę ci pomagać, mam związane ręce, ale nie będę przeszkadzał. Jeśli się czegoś dowiesz, chętnie posłucham. Chcę z tobą porozmawiać o Salamandrze. Nie obiecuję, że odpowiem. Ktoś powiedział Salamandrze o zleceniu na Kuroliszka. Co sugerujesz? Pewnie magister. Po tym, jak go wypuściliście. Nie mam dla ciebie czasu, Wiedźminie. Koniec rozmowy. Co robisz nocami? Spotykasz się ze swoim szefem? Azarem Javedem? Odchędosz się, Wiedźminie. Nocuję w dzielnicy handlowej. Co w tym dziwnego? Rozumiem. Ponieważ nie mam mocnych dowodów, wstrzymam się na razie z werdyktem. Góra urodziła mysz. Wielkie efekty skomplikowanego dochodzenia. Tak to jest, jak amatorzy biorą się za poważną robotę. Ale przynajmniej chciałeś dobrze. Przyjdź, jak wpadniesz na jakiś poważny trop. Udzielę ci paru dobrych rad. Robię się smutna. O, tak zmoknie. A deszcz pada i pada. To? Spokojnie, to tylko Wiedźmin. Tylko? Geralt, witaj! Co tu się stało? Ubili Colmana, tego dealera. Akcja pokazowa. Wybili szybę i wpakowali mu 3 bełty w brzuch. Użyli rozpryskowych grotów hawekarskiej specjalności. Tylko najbardziej chciwe, pewne siebie skurwysyny mają odwagę handlować tym paskudztwem. Za to idzie się na tortury. Kto go zabił? Wiewiórki, psia mać. Teraz ludzie będą mówić, jaki to dobry człowiek był, jak pomagał staruszkom. Czuję, że znowu jakiś pogrom się szykuje. Urządzili sobie gówniarze przeklęci listę wrogów i ich usuwają, nie licząc się z konsekwencjami. Dlaczego Colman? Jakiś elfim łokos pewnie przedawkował, więc się mszczą. Na jednym z bełtów był świstek pergaminu z napisem Handlarz Białą Śmiercią. Sprzedawał fistech młodym nieludziom. Po promocyjnych cenach, taka jego mać. Wiesz, jak to uzależnia.
Dziwi mnie tylko, że zdecydowali się na taką akcję w środku miasta. Czują się mocni, bo się ponoć dorwali do jakiegoś transportu z bronią. Ktoś pękł i zdecydował się z nimi handlować. Osobiście podejrzewam Harena Broga. Co za czasy. Rozpryskowy grot, który wchodząc w brzuch, wychodzi plecami w trzech miejscach, robiąc gulasz z organów wewnętrznych. Hawekarska specjalność. Jest bezużyteczny w walce z opancerzonym żołnierzem. Rozpryskuje się nawet na lekkiej zbroi. Służy do zabijania cywili, okrutnie, na pokaz, ku przestrodze. Domyślam się, skąd pochodziła broń, którą zabito Kolmana. Muszę unikać podobnych sytuacji, zachować neutralność, nie mieszać się. Kopelat! Gdy Zoltan wspominał, że wróciłeś, nie chciałem wierzyć. To ja, Munro. Uchodźcy podczas wojny. Pomagaliśmy im z tobą i Zoltanem. Na pewno pamiętasz. Można tu zagrać w kości? Można. Sam grywam, rzekłbym, zawodowo. Zagramy? Jasne. Zobaczymy, ile prawdy jest w plotkach na twój temat. Kiedy tylko zechcesz. No choćby teraz. Żadnego wyzwania. Hej! Twoja matka puściła się z krasnoludem! Szanuję ludzi lubiących ryzyko.
Cmentarz miejski. Masa roboty dla Wiedźmina. Nie zanosi się na koniec. O, klient. Jaka ma być? Sosnowa, dębowa? Może jakiś cieszący oko kurchanik albo cała krypta? No niech spojrzę. Z pięć łokci trzeba liczyć na szerokość. Ale o co chodzi? No jak to? A po co się przychodzi do grabarza? Chyba nie po to, żeby kupić mleko. Toć pytam, kogo chowasz, wymiary jakie. Nie martw się, drogo nie wezmę. Nie chcę żadnej trumny. Przyszedłem po co innego. A nie widzisz, że mam robotę? A poza tym, nie chcesz trumny? Każdemu się kiedyś przyda. Lepiej pomyśleć zawczasu. Mów, o co ci idzie? Ja w sprawie ogłoszenia. Słucham. Jak rozumiem, potrzebujesz 6 garnków psiego sadła. Przede wszystkim chodzi mi o to, żebyś wytępił jak najwięcej tych kundli. A sadło przynieś mi jako dowód. Bywaj. I piesek zmoknie. Wieczny ogniu wypełni me serce. Chodź mi się chce. Pogoda pod psem. A cóż to? Leje jak z cebra. Słucham cię uważnie, Biały Wilku. Co miałem zrobić w sprawie naszego śledztwa? Porozmawiać z Vincentem Maisem, kapitanem Straży Miejskiej, i przesłuchać świadka. Przesłuchałem kapitana Straży. Wnioski? Wciąż mam za mało danych, żeby zdecydować. Na tym, Wiedźminie, polega śledztwo. Na zbieraniu danych. Najlepiej pytaj wszystkich związanych z podejrzanym o Vincenta i Salamandrę. Jak zdobędziesz obiecującą poszlakę, zapytaj o nią podejrzanego. Jego reakcja powie ci najwięcej. Gdy uznasz, że masz już wystarczający obraz sytuacji, doprowadź do konfrontacji. A na razie zajmijmy się innymi wątkami. Nie należy rezygnować z żadnego śladu, nawet najbardziej błahego. Bywaj. Pięknie rośniesz. Nogi rozmokną. Mam kilka pytań. Pytaj. Wiesz coś o tym więźniu z Salamandry? Nawet jeśli, to czemu miałbym ci mówić? Kapitan urwałby mi łeb. Może dasz się jakoś przekonać? Może. Biały proszek nam pomoże. Masz katar? Co ty wiesz o życiu? Wystarczająco wiele, żeby wiedzieć, że fistech można zażyć na kilka sposobów. Ponoć najlepiej odwinąć skórę i wetrzeć. Gdzie? Tam, gdzie możesz odwinąć skórę. Tak, dokładnie tam, Siemko. Zabawne. Jak będziesz chciał kupić fistech od Kolmana w Misiu Kudłaczu, to nie powołuj się na mnie. Bywaj. Thank you.
swędzą. Co się kurwa gapisz? Guza szukasz? Psia mać, znowu przegrałem na tych zakładach. Gadaj, czego chcesz. Od kogo mogę kupić fistech, skoro Coleman nie żyje? Kojarzysz gości ze znakami salamandry? Oni miewają przy sobie fistech. Jakby co, to nie rozmawialiśmy na ten temat. Chcę odpocząć. Tak.